Hey, Anton, stop. What's up? Antek, siema, siema. Siema, siema, to jest Mada. Idziemy gdzie? Idziemy na plażę. Idziemy na beach. Idziemy na beach. Jesteśmy na miejscu. Tak to tutaj wygląda. To jest tak jakby to przedłużenie tej plaży, na którą zwykle jeździmy. Jakbyście poszli dalej tą plażą, tam i za ten cypel, to później jest zatoka, sanktuarium i to miejsce, do którego przyjeżdżamy. Także ta plaża tu naprawdę jest strasznie długa. Ciągnie się i ciągnie. Jakieś resorty są co jakiś czas. No pogoda taka niezbyt zachwycająca, popatrzcie, ale no nam to nie przeszkadza. No Antek już się do wody ładuje. A tutaj w ogóle jest pizzeria, która ma piec opalany drewnem. No i mają, według mnie to mają najlepszą pizzę, jaką na Filipinach jadłem. Całkiem przyzwoita. I co jeszcze fajnego, to mają piwa kraftowe. Bardzo dobre i w miarę w przystępnych cenach, tam za 120 peso do 150 peso za kufel. Czyli wiecie, to jest jakieś tam 10-12 zł. Także dość przyzwoicie, więc może później jakieś po nurkowaniu piwko sobie tutaj machniemy. Magda's friend is not yet. Magda will be in trouble later. Kalix jest smutny, bo ma infekcję ucha, no i nie może się moczyć. On często łapie, wiecie, infekcję w uszach, bo... no bo to podniebienie miał rozszczepione i tam ciągle ma... Mimo tego, że miał to operowane, to jeszcze ma dziury. No. She was here. Yeah. She had infection in the ears. Tak samo mama Marikar, ona też się urodziła z zajęczą wargą i z podniebieniem rozdziawionym i też miała infekcję ucha. No wiecie, no. Muszą uważać po prostu. Okej. Okay. So you know, if we're living here, I can tell you guys, Anton will be Nigerian. I mean, you know, he will be all every day here in the beach, on the beach, you know. He loves water. Look at him. Look. Alex, kuya. Tam widzicie, w środku kadru jest Sikihor, więc też chyba nie mają najlepszej pogody. Na dwoje babka wróżyła, bo niby nie ma dobrej pogody, ale według mnie jest świetna pogoda, bo nie ma upału, nie? Jak jest słońce zacienione, to jest super. No nie męczy się tak człowiek, także zawsze plusy i minusy. T-Rex. T-Rexy przyszły. Dziwaka, you're not afraid of T-Rex? I will eat them. You know? T-Rex tinola? Yeah. I will eat them. T-Rex tinola or T-Rex adobo. Adobo is good. Adobo. Yummy adobo. Po zanurzeniu pierwsze co zobaczyliśmy, widzicie, bardzo płytko, to głębokość 1,5 metra, może 2 metry. Wielki żółw zielony, kilkudziesięcioletni, tak podejrzewam, bo naprawdę był duży. One potrafią żyć około 80 lat. Są ponoć przypadki, że nawet do 100 lat dożywają. 140 cm długości i 500 kg wagi maksymalnie osiągają. No ten był całkiem spory, także zresztą widać, jak duże remory miał pod sobą. Później zobaczycie, jak będzie płynął do góry. Żółwie zielone są roślinożercami, także najczęściej, najłatwiej je spotkać właśnie w takiej płytkiej wodzie, gdzie jest trawa morska i one po prostu się pasą w takim miejscu, mają pełno jedzenia, wiecie, coś jak krowa na łące, wcinają sobie
co kilka godzin muszą się wynurzyć, żeby zaczerpnąć powietrza, no bo żółwie nie mają skrzelni, oddychają pod wodą, także są takimi freediverami, oddychają powietrzem atmosferycznym, ale są w stanie wytrzymać do kilku godzin pod wodą, jak już sobie, tak jak teraz widzicie, dwa razy sobie odetchnął i wraca z powrotem na jedzenie. No i te wielkie remory pod nim, pod spodem, jedną jeszcze taką małą miał na głowie przyczepioną, także świetny, świetny widok. Tutaj, jak widzicie, podziwiałem stado ryb i natknąłem się na ślimaka nagoskrzelnego, którym jest Nembrota cubariana. Dość popularny gatunek tutaj w Darwin i okolicach. Praktycznie, no może nie za każdym razem ją spotykam, ale powiedzmy, że średnio co drugie nurkowanie. To są jego skrzela, którymi oddycha. Stąd nazwa ślimaki nagoskrzelne. Teraz możecie oglądać kraba porcelanowego, który złapał albo jakąś małą krewetkę, albo taki większy plankton, wiecie, typu kryl. No i sobie ją wcina, tak? Ten krab był dość duży, no miał tam kilka centymetrów wielkości, tak około 5, także całkiem spory. Teraz czas na 2 minuty z płaszczkami. Blue Spotted Stingray. Po naszemu patelnica niebieskoplama. Śmieszna nazwa. To płaszczka, która dorasta do 80 cm razem z ogonem. 35 cm szerokości. Waga około 5 kg. W ogonie posiada 2 kolce jadowe. Jad nie jest śmiertelny dla człowieka, jednak ukucie jest bardzo bolesne. Jest w stanie, no dość poważną ranę, no wiecie, ona jak wbije te kolce, tam są haczyki, więc potrafi po prostu rozszarpać wam kawałek skóry. Płaszczka ta jest drapieżnikiem, żywi się rybami, krabami, krewetkami oraz wieloszczetami. No dla mnie piękny obiekt do obserwacji i akurat w tym miejscu natknąłem się na tego konkretnego dnia trzy różne sztuki tej płaszczki. Tam były większe, mniejsze, miały mniej lub więcej kropek. Także super sprawa, bo dość długo, znaczy widziałem jedną podczas nurkowania nocą, ale no nie jest to ryba, którą się jakoś bardzo często spotyka, a akurat w tym miejscu żyje ich kilka i jest pewne po prostu, że je zobaczycie, jeśli tam zanurkujecie. Tych ujęć jestem bardzo dumny. Ten ślimak to Shaun the Sheep, czyli Shaun owieczka. Taka bajka jest angielska. No chyba nie muszę mówić, dlaczego tak został nazwany. Ale uwaga,
wielkość od 1 do 5 mm osiąga, także jest to naprawdę maleństwo i ciężko nieraz dobre ujęcie po prostu ustrzelić temu chłopakowi. Co ciekawe, on żywi się algami, takim w zasadzie jednym rodzajem algi, i przez to, że dużo chloroplastów zjada, cały czas to zielone pożywienie, on potrafi, tak wyczytałem, że potrafi przeprowadzać fotosyntezę też w swoim ciele. No ale niesamowicie wyglądający stworek. Także bardzo się z tego cieszę. No, murena snowflake, czyli murena płatka śniegu, tak się nazywa po angielsku. Postanowiłem się, widzicie, z nią trochę podroczyć. No i udało mi się to. Atakuje ten kijek, także dwa razy tak dość solidnie nawet za niego złapała. Te mureny nie są duże, dorastają do metra długości i są dość popularne tutaj w naszym rejonie. Tam na przykład, gdy nurkowałem pod pomostem w Bakong, to nie wiem, to z 10 sztuk tam zawsze siedziało w różnych miejscach, czekały na przepływającą ofiarę. Jest i król remizy, czyli mantis shrimp, który potrafi nieźle przydzwonić. Tak. Nie wiem, który to jest gatunek. Nie podejmuję się identyfikacji, ale no zawsze fajnie jest zobaczyć to, jakże ciekawe stworzenie. No i te oczy, które są najbardziej rozbudowanymi oczami w świecie zwierząt. Żadne inne zwierzę nie ma tak zaawansowanych oczu, jeśli chodzi o ich budowę. Jesteśmy po pierwszym nureczku, który był super. Widzicie, wszyscy już głodni. Ale pizzeria otwarta, także zamówiliśmy sobie pizzę. Zjemy pizzę i robimy drugiego. No ale ten pierwszy był super. Super, super. No bardzo dużo ryb. Taki, wiecie, no bardzo wyluzowany nurek. No i te trzy płaszczki widziałem, także też spoko. Makro nawet za bardzo nie szukałem, bo po prostu było tyle ryb dookoła, że tak powoli się obracałem, sobie to wszystko oglądałem, nie? Super. Wiatr trochę wieje. Widzicie, fale są. Jak tam dziubaka? Głodna. Co tam? Głodna. Głodna? Głodny or głodna? Głodna. Głodny it's man. Głodna kobieta. Głodny. Głodna kobieta. Głodny kobieta. When I'm hungry, I'm głodny. I'm becoming a man, you know. I am an artichoke. Yep. Same one I ordered last time? There is no rice. No rice? No rice, dziubaka? This is just a snack, you know. You will eat halang? Oh my god. No, nie bój się, nie bój się. Ty. Makuwa. More, you want more. Harlequin Ghost Pipefish, czyli coś... Kuzynka konika morskiego, tak można powiedzieć, ze zdolnościami do kamuflażu i zmiany kolorów. No też przepiękne stworzenie, bardzo specyficzne. Potrafi zmieniać kolor w zależności od otoczenia, w którym się znajduje. Często spotykamy je w parach. Jak za chwilę zobaczycie, akurat tutaj była para. Samica ma taką sakwę,
pod brzuchem, w której trzyma jaja i te jaja tam się inkubują. Także no bardzo, bardzo ciekawe, przepiękne stworzenie. Zaraz powinniście zobaczyć. Dwie. Tak, o, proszę. Tutaj Scorpion Fish, który postanowił mnie postraszyć, pokazać właśnie, jaki jest groźny. I one to robią w ten sposób, rozdziawiając ryło. O, ja jestem groźny, idź sobie. Ma kolce jadowe na grzbiecie, także trzeba z nimi uważać, nie dotykać, nie nadepnąć, bo może być nieprzyjemnie. Tutaj natknąłem się na przepiękną rodzinę błazenków klasycznych, czyli Amphiprion ocellaris. W ładnym, kontrastującym ukwiale do ich ubarwienia, także no wspaniały też. Wspaniale to się ogląda, jak one sobie tam baraszkują. A to nie jest pełzająca pizza, tylko ślimak nago skrzelny. Clown Frogfish, czyli ryba żaba. No zawsze pocieszny widok. Ja uwielbiam oglądać tych niezdarów w wodzie, poruszających się szczególnie. I czekających też na swoją ofiarę, tak? No bo one udają, że ich nie ma. To nie mam pojęcia, co to jest. Jeśli ktoś wie, proszę, napiszcie mi w komentarzu. Nie wiem, mnie się to kojarzy z tym, z obcego, wiecie, z tym potworkiem, który na twarz skakał. No wiadomo, inny kształt, inny kolor, ale jakoś tak mi się z obcym skojarzyło. Nie wiem, co to jest, nie wiem. Musiałbym kogoś mądrzejszego zapytać. Kolejny ślimak morski, którego nie zidentyfikuję, bo nie działa mi atlas. No ale bardzo spektakularnie wyglądający, szczególnie w momencie, kiedy się porusza. Nie wiem, trochę kojarzy mi się z czołgiem i gąsienicami, ale no bardziej subtelnie wygląda. I dość ciekawa kolorystyka. Mątwa flamboyant, mątwa pfefera, kolejny egzemplarz, który udało mi się spotkać podczas snurkowania nocą. No wiecie, no obraz mówi sam za siebie, co tu dużo mogę powiedzieć. Dorasta do 8 cm, jest silnie trująca, zawiera tetratodoksynę, podobnie jak blue ring octopus. Poluje nie tylko w nocy, ale również w dzień. To ją też trochę odróżnia od innych mątw.
ma jak po inne mątwy atrament, który w razie zagrożenia może rzucić. No a chromatofory zawarte w jej skórze, które cały czas możecie obserwować ich działanie, pomagają jej na przykład zwabić ofiarę, odstraszają drapieżniki, wiecie, jak wrzuca sobie takie kolory bardziej agresywne, tam żółte, lub też potrafi w ten sposób zasygnalizować gotowość do rozmnażania. Widzicie, to jest według mnie takie bardziej odstraszające ubarwienie. No i w ten sposób tym językiem łapie jedzenie. No to jest też bardzo specyficzne i ciekawe zachowanie. No, żółty ostrzegawczy, odejdź sobie, nie dotykaj mnie, jestem trująca. I idzie dalej, maszeruje. Tubastrea, zwane koralowcami słonecznymi, one nie są w stanie przeprowadzać fotosyntezy i odżywiać się energią z fotosyntezy, gdyż nie są zasiedlone przez zooksantele, tak jak inne koralowce. Dlatego muszą jeść stworzonka. I widzicie tutaj, złapała się jakaś mała rybka albo coś takiego i zostanie skonsumowana. Tutaj kolonia tych koralowców zasiedlająca w ogóle butelkę po piwie chyba. Także no mogą mi w ten sposób sobie wyrosnąć, wiecie. Kolejny żółwik, ten jak widać był ranny chyba w tą przednią łapę, czy tam płetwę, jak zwał to zwał, bo mu aż takie narośle wyrosło, no ale daje radę. Zrobiliśmy drugiego nura, to impreza! Party.